Rondo w miejscowości Zabłotce koło Sanoka otrzymało imię świętego Andrzeja Boboli. W uroczystości poświęcenia ronda wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zacznę od ronda. Pomyśleliśmy, że ważne by było, aby nadając imię, pomyśleć o jednym z patronów Polski, mianowicie Andrzeju Boboli. Sanktuarium Andrzeja Boboli znajduje się również na terenie gminy Sanok, w miejscowości Strachocina. No i dlatego też Rada Gminy po dyskusjach postanowiła w dniu 10 marca podjąć uchwałę nadające imię właśnie Andrzeja Boboli. Rondo w miejscowości Zabłotce jest częścią sanockiej obwodnicy. Podczas uroczystości minister Andrzej Adamczyk poinformował o budowie jej drugiej części. Mam wielki zaszczyt potwierdzić, że dotrzymujemy słowa. Budujemy drugi etap obwodnicy Sanoka. W tym roku przetarg na koncepcję programową. Dzięki przygotowaniu koncepcji programowej w 2022 roku ogłoszenie przetargów na projektu i buduj i przełom 2025-2026 jedziemy pełną obwodnicą Sanoka. Druga część obwodnicy Sanoka będzie liczyła około 3 km. Jej budowa to koszt około 150 milionów złotych. Ma się rozpoczynać na rondzie, który w tej chwili stanowi koniec pierwszego etapu obwodnicy i kończyć się na drodze numer 28 pomiędzy miejscowością Olchowce a Bykowce. To wielka sprawa. Ona połączy tutaj tą pierwszą część obwodnicy z drogą krajową biegnącą na Przemyśl. To wielki impuls inwestycyjny dla Sanoka, dla ziemi sanockiej, dla regionu i dla całej okolicy. Budowa drogi ma zakończyć się w czerwcu 2026 roku.